Let it bang. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Gołąbki se chodzą. Patrzę właśnie tak na zegarek, myślałem, że zmarzały jakiś czas. Usiądą, a myślę, że już wszystko w porządku jest. Chodź. Oni sobie latają. Dobre. Pół godziny usiadły i zerwały się, znowu chodzą. One są tu. Może być dobrze już. Będzie jutro rano. Chodź. Będę wiedział jutro rano, czy będę koszował, czy nie. Zobaczę, jaką będzie masa. Gołąbka. Bo tak to... To nie dam. Odpuszczę to na jeden raz. Ale... tam jeszcze burzę słychać gdzieś. Jeszcze wydają, tu siadają. I one są tu. Tu leciał dziabok jeden. Tamte latają, młode. Tu są tutaj cztery samce stare. Są łódki. Tam do tego ten pstry niebieski, co tam idzie, taki też jest podejrzany, muszę go wziąć na bok. A tak to myślę, że będzie w porządku. To dwa, co odłożyłem na bok. Nie pokażę zaraz. No, tutaj są. Tam ten taki siedzi. Dzisiaj lepiej wygląda, już nie jest wczoraj, ale go wziąłem. Nie widać. Tu jest. Tamten. Taki jest już we... Brak mu wigoru, że tak powiem. Brak mu wigoru. Nie ma tu z przodu. Widać, na się leje spłoszę jej, by obserwował, które jak się zachowuje. O, akurat idzie burza. O, tu jest samiczka młoda. Tam jest też ten kropiak na dole do lotu. Ten jest, to też jest młody. Nie widać, nawet na filmiku nie widać. Ale ja tutaj widzę. Dalej jeszcze. Dalej jest płoszę sam. Tylko muszę iść z drugiej strony, bo od tej strony wlotu nie chcę płoszyć ich. Już się tu nie bały mi. Zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy w środku. Wygląda. O, w środku są. Sobie weszły. W środku to jest tutaj do lotu. Tutaj z tych żady. No, ten czerwony na dole. Czerwony na dole. Tu z tych to żaden nie jest. Aha. No, ten jest do lotu. Widać, że dobrze wygląda. Ten niebieski. Gołąbki jak wejdą, zaraz je połapię. Przegnę je tutaj. Zamknę sobie korytarz. Przegnę je tu. Szybko jest sprzątanko. Dezynfekcję zrobię. Bo obsrany ten gołębnik. Tu widać, jak lały na zielono. Całe. Ale
Widać, że zadziałało. Mam samice. Mam samice młode, wszystkie sobie młode pojeżdżę do podłogi. I nagrywam. To mają wysprzątane. Dezynfekcja była półek. Raz je spsikałem. Tylko z tym, że tutaj nie robiłem już wodą z octem, tylko kupiłem u weterynarza do taki specjalny środek. I raz machłem i jutro machnę drugi raz te cele. Drugi raz machnę i wezmę kompresor i fest przedmucham jeszcze pod ciśnieniem, żeby się nie kurzyło mi tam. Wiadomo, jak sprzątałem do góry, gdzieś tam na dole wleciało też. No tak jestem, tu jest samczyk mój, po Stasiu. Tak samo wygląda. Gdzie burza, tu jeszcze lata wiruś. Gołąbki za chwilę spłoszę. Muszę być pewny, czy włożyć, czy nie włożyć. Jak nie, to włożę tylko parę sztuk. Te co przeleciały pierwsze, to tam im zniszczyło. Tamtym zrobił i zleciała kuleczka. Widać, że już tak nie walą na jedna rzadko. Będę obserwował, ty mógł sobie posprzątać, będę widział. Te co będą do lotów, to zostawię po sprzątaniu w tym boksie. Tamte przegnam, będą w korytarzu całą noc. Rano będę widział odchody tych gołąbków i będę wiedział, tak wypuszczę, będą latać tak, powinny latać, jak zawsze latały, to będę miał pewność, że daję, a jak nie, to odpuszczę sobie. Nie mogą się doczekać, a tutaj takie jest. Trzeba sobie dać radę z wszystkim. Człowiek ma nieraz z górki, nieraz pod górkę. Chociaż mi się wydaje, że tam mam takich 10 sztuk. Zakładam sprintery. Wystarczyłyby mi tylko tymi 10 do lotów. Nie wiadomo, czy coś złapią, czy nie złapią. Ale patrzę się tego gołąbki, nie wiem, czy jakiś jastrząbek, czy coś. Same spłoszam. No. A jest tam do góry. Jest, nie wiem, czy widać tam. Jest brzenie. O, tam odlatuje, czai się chyba tutaj. Leci se, nie widać. Nie wiem, czy tam widać. Dobra, chodź. Także pozdrawiam wszystkich. Dobrych lotów i szybkich.